Ogłoszono właśnie niedawno nominacje do nagrody Nike, a to oznacza, że sezon polowania na snobów i elitystów uważam za otwarty. I w ramach rzeczonego sezonu i również serii Dla każdego coś przykrego stwierdziłem, że rozpocznę poszukiwania wypowiedzi pierwszych na temat mojej ulubionej nagrody literackiej w Polsce i tak się cudownie złożyło, że wypowiedziała się na ten temat sama przewodnicząca kapituły nagrody literackiej Nike, profesor Inga Iwasiów. Wypowiedziała się, co ciekawe, 21 czerwca 2021, czyli no kilka dni temu, cirka wtedy, kiedy Martyna Konieczny na Instagramie usiłowała polskie feministki zainteresować losem studentek zgłaszających przypadki molestowania. Ale jak zawsze okazało się, że trzeba dbać o swój interes klasowy w pierwszej kolejności, a studencki w drugiej. W związku z powyższym rozmawiamy w zamian na temat nagrody Nike, a konkretnie nie na temat nagrody Nike, tylko na temat kapituły i jury. Otóż kapituły nagród literackich są absurdalnie kompletowane i promują nudną poezję i prozę, której nikt nie będzie czytał. No, szczerze powiedziawszy, ja chciałem się zgodzić z tym zdaniem. Ba, już myślałem, żeby maila nie napisać, że pani profesor, ale absolutnie, w 100% się zgadzam. Przestańmy wreszcie promować nudną prozę i poezję. Być może ludzie wtedy zainteresują się literaturą. No, ale niestety okazało się, że artykuł jest ironiczny i że cały czas operuje taką retoryczną antynomią, że z jednej strony wśród nominowanych nie powinno być książek popularnych, ale i niepopularnych, napisanych przez autorów znanych i nieznanych. I cały ten tekst jest utrzymany w takim tonie. Jest w nim jeszcze parę innych absurdalnych opinii. Generalnie rzecz biorąc uważam, że można sobie go przejrzeć samemu, ale tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ma się dużą odporność psychiczną. Uważam również, że znakomicie ten tekst podsumował komentarz. Widocznie jestem czytelnikiem o niskich kompetencjach kulturowych, bo wciąż nie jestem w stanie ustalić, jakie było przesłanie tego manierycznego i pretensjonalnego tekstu. Chciałem uspokoić i pocieszyć komentatora. Ja również, mimo doktoratu z literaturoznawstwa, nie wiem, jakie jest przesłanie tego tekstu, poza tym, że to jest taki tani persyflaż operujący właśnie ironią na zasadzie takiej, że no tak, oczywiście, że reprezentuje tę nagrodę, która jest oskarżana o to, ale tak naprawdę to my mamy rację. Problem polega na tym, że crux interpretatum, czyli taki moment kluczowej interpretacji, zaczyna się w samym tytule tego tekstu. Promują. Nie wiem jak wy, ale ja myślałem zawsze, że nagrody literackie są od tego, żeby nagradzać dobrą literaturę. Żeby nagradzać człowieka, który napisał książkę czytaną przez wielu ludzi, podobającą się czytelnikom, zmieniającą rzeczywistość i świat. Ale problem właśnie polega na tym, że tu nie chodzi o nagradzanie, tu chodzi o promocję, o przeświadczenie, które jest wśród wielu polonistów, że są dwa obozy w naszej rzeczywistości. Okay? Jest jeden obóz, który jest okopami Świętej Trójcy, oblężonym jest, wszyscy strzelają tam, strzelają z działu, którym na imię gry wideo, popkultura, fantastyka, seriale, filmy, South Park, muzyka popularna, MTV, teledyski, a tutaj osłania się, nie strzelajcie, nie, jak Rejtan, literatura i oni muszą ją obronić, przytykają do tych krwawiących ran szmaty, w postaci swoich tekstów i starają się, żeby ta literatura nie konała w takich mękach. Dlatego ona jest zawsze tą literaturą przez wielkie L, a nie tą kiepską literaturą czytaną przez innych. I ten romantyczna wizja trwa w polskim środowisku polonistycznym i literaturoznawczym, a trwa na tyle długo, że jeżeli sobie zobaczycie na program tegorocznego festiwalu Konrada, tegorocznego, kluczowa rzecz, w tym roku obchodzimy rok niejakiego Stanisława Lema. Stanisław Lem, przypis dla polonistów, to był taki pisarz fantastyki naukowej, science fiction, angielski termin, wiem, trudny, ponieważ fiction oznacza po angielsku fikcję, a nie fantastykę, więc fantastyka naukowa nie jest dobrym przekładem. Znany nie tylko z bajek robotów, ale z Niezwyciężonego, z Solaris, z Kataru i z innych tego rodzaju powieści. Mam nadzieję, że kiedyś polonistyka nadrobi te zaległości. Ja mówię to tak złośliwie z tego względu, że na tymże festiwalu w roku lemowskim zatytułowanym Nauka przyszłości nie ma ani jednego ale to ani jednego twórcy fantastyki. Za to jest Dorota Masłowska, wybitna pisarka science fiction. Jest Artur Domosławski, również znany twórca fantastyki naukowej. No, mówię o tym tak złośliwie z tego względu, że jak czytamy w haśle festiwalu i w tej wypowiedzi twórców i rady programowej na temat tegorocznego programu, z zaproszonymi pisarkami i pisarzami spróbujemy wyobrazić sobie kształt przyszłości, tej najbliższej oraz tej odległej w czasie. Czy czasem nie ma takiego nurtu literatury, który by się tym zajmował, nie? Czy czasem nie warto byłoby wśród gości festiwalu Konrada tegorocznego, na ten przykład, no nie wiem, mieć Jarosława Grzędowicza, Rafała Kosika, który nie napisał tylko i wyłącznie Feliksa Neta i Nikiel, napisał parę dobrych powieści science fiction, jak na przykład Vertical czy Mars. Mars jest zresztą na czasie, czemu by nie? Dlaczego nie zaprosić Marcina Przybyłka? Czekamy, aż będzie znowu wypromowany przez grę wideo, konkretnie Game Deck robione przez Unshar Studios, tak jak był wypromowany Andrzej Sapkowski, o którym poloniści wcześniej nie słyszeli, którego nie zapraszali na festiwale, z którym nie chcieli rozmawiać. Poczekamy, aż, rozumiem, ta komercyjna, wstrętna gra wideo wyjdzie i dopiero wtedy będziemy zmuszeni do uznania jego. Dlaczego może nie zaprosimy Marka Huberata? Dlaczego nie zaprosimy, nie wiem, szeregu Cezarego Zbierzchowskiego, szeregu pisarzy science fiction, którzy są aktywni, tworzą teraz i naprawdę zrobiliby taką dyskusję, że byłaby ona transmitowana na wszystkich łączach i jeszcze na platformach streamingowych. Czego tutaj jeszcze zabrakło? Kogo konkretnie? Zabrakło tutaj kolejno literatury i osoby Jacka Dukaja, pisarza z Krakowa, na krakowskim festiwalu robionym przez krakowskich polonistów. Nie ma pisarza krakowskiego, najwybitniejszego twórcy fantastyki naukowej, a jest Michał Paweł Markowski, profesor Wydziału Polonistyki, który jest członkiem Rady Programowej, więc rozumiem, że dlatego musi być zarazem gościem festiwalu, prawda? Ale nie ma Jacka Dukaja. Nie ma człowieka, który napisał inne pieśni, perfekcyjną niedoskonałość, Króla Bólu, Po piśmie, przenikliwe eseje na temat tego, dokąd zmierza nasza rzeczywistość, która właśnie przechodzi z tego paradygmatu literackiego do medialnego, do wizualnego, eksploruje nowe języki komunikacji. Autora znakomitego opowiadania Katedra, które było ekranizowane czy adaptowane w formie animacji, nominowanej do Oscara. Dlaczego go tutaj nie ma? No z bardzo prostego powodu. Zaczęliśmy sobie od tekstu Ingi Iwasiów nieprzypadkowo, bo Dukaj nie musi być promowany. Natomiast wśród czytelników najwyraźniej trzeba promować niektórych pisarzy, którzy nie są czytani. I z mojej perspektywy to ich dyskwalifikuje jako pisarzy, ponieważ pisarz powinien się utrzymywać z literatury, która jest kupowana przez czytelników. I teraz możecie powiedzieć, no tak, Krzysztof, jak zawsze narzekasz, wyciągasz teraz jakieś rzeczy i mówisz o festiwalu Konrada, kto się tym interesuje. To nie jest tylko i wyłącznie festiwal Konrada. Jakiś rok temu mniej więcej, w pamiętnym 2020, Marcin Zwierzchowski, długoletni redaktor czasopisma Nowa Fantastyka, ale również felietonista m.in. Polityki i wielu tygodników opinii, w których nieustannie i bez chwili wytchnienia stara się promować fantastykę i robić to w o wiele spokojniejszy sposób, niż bym ja to robił, od razu wikłający się w konflikty z całym środowiskiem, które mnie, nie ukrywam, irytuje, środowiskiem literaturoznawczym, środowiskiem krytyczno-literackim, które tępi fanów, miłośników fantastyki. Napisał taki tekst w Festiwale Literackie Fantastyka non grata. Prawda? Bo fantastyka właśnie jest taką persona non grata. I dlaczego? Dlatego, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie festiwalu Konrada, na który zwrócił Marcin Zwierzchowski uwagę już rok temu, mówiąc, że na półsetki ludzi pióra i w sumie 200 nazwisk nie ma ani jednej rodzimej twórczyni, ani twórcy literatury fantastycznej. To zwrócił również uwagę na to, że to jest wierzchołek góry lodowej. Mamy przecież jeszcze Literacki Sopot, Big Book Festival i wiele innych, na których nie ma pisarzy fantastycznych. Ale wisienką na torcie, którego nie mogę się powstrzymać, żeby wam o tym nie powiedzieć, z uwagi na to, o czym był pierwszy odcinek serii Dla Każdego Coś Przykrego, a mianowicie o Radku Raku i nagrodzie Nike dla niego, która mnie niewysłowienie wprost zdumiała. No to tutaj, jak sobie dojdziemy do samego końca tego tekstu Zwierzchowskiego, okazuje się, że jednym z pisarzy reprezentujących ten nurt na F był niejaki Radek Rak i autor powieści fantastycznej Baśni o wężowym sercu, która w momencie pisania tego tekstu była jeno nominowana do Nike. Rak to wielki nieobecny festiwali. Najwyraźniej nominacja do Nike i Nagrody Literackiej Gdyni oraz miejsce w dziesiątce najlepszych książek 2019 według magazynu Książki to zbyt mało, by wygrać z łatką fantasy. Mamy udokumentowane to, że Radek Rak był wtedy, jak jeszcze nominowano go do Nagrody Nike, rozpoznawalny jako pisarz nawet nie fantastyki, fantasy. Dopiero potem pojawił się Paweł Próchniak ze swoją laudacją, gdzie okrzyknął Baśń o wężowym sercu Cléredo. A potem pojawili się następni, którzy mówili o niej jako o powieści historycznej. Radek Rak nie napisał powieści historycznej, nie napisał klechdy, tylko napisał baśni fantasy. Ale do rozpoznania tego trzeba byłoby polonistów i literaturoznawców i krytyków literacji, którzy byliby wykształceni. No niestety z tym jest odrobinę problemu i o tym w drugiej części materiału. Natomiast w odniesieniu do tegorocznej edycji festiwalu Marcin Zwierzchowski napisał follow-up na łamach Lubimy Czytać, gdzie zadał bardzo słuszne i retoryczne pytanie, czy da się celebrować polskiego pisarza fantastyki, mistrza fantastyki Stanisława Lema bez fantastyki, bez udziału pisarzy fantastycznych. Bo rzeczywiście okazało się, że na festiwalu Konrada nie ma ani jednego nazwiska związanego z prozą fantastyczną naukową. Festiwal Konrada oczywiście lawiruje, twierdząc, że no i są jeszcze inni pisarze, którzy mają w swojej twórczości motywy fantastyczne. Nie chodzi o motywy fantastyczne, chodzi o literalnie twórców literatury gatunkowej. To jest tak, aby robić, nie wiem, panel dotyczący powieści sensacyjnej, nie zaprosić Dana Browna albo Toma Clancy'ego. I Zwierzchowski cytuje tutaj, jeszcze żeby było śmieszniej, kwartalnik Czas Literatury, który w numerze 2/21 celebruje właśnie rok Lema i zadał napisanie wstępu do rzeczonego numeru profesorowi Krzysztofowi Zająsowi z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który napisał: na zdrowy literacki rozum każdy rok powinien być rokiem Lema. To byśmy się jeszcze z tym zgodzili, trochę tak jak z Iwasiów. Potem się okazuje, że jest problem. Lem to jedno z największych nazwisk w literaturze polskiej, osobne i nieporównywalne z żadnym innym. Gościu, słyszałeś o Jacku Dukaju? Nie? No, powinieneś, nie wiem. Ja myślę, że to jest troszeczkę dziwne, jeżeli byśmy na przykład spotkali chemika, ja bym mu powiedział, że ale wie pan, oprócz węgla i azotu jest jeszcze wodór. Gdzie wodór? Jaki wodór? Pierwsze słyszę. Jest tylko azot. No to mniej więcej tak jest, taki problem mam z tym zdaniem. I dalej czytamy następne. Ani przed nim, ani po nim nie mamy porządnej literatury science fiction. Wyrokuje Krzysztof Zajas. No ma czasu literatury. Literatury. I dodaje. Na horyzoncie nie widać oznak, które coś na tym polu miałyby zmienić, gasząc choćby wątły płomień nadziei na poprawę. Znaczy od rantu w tym momencie zwalnia mnie Zwierzchowski, który wymienia Zajdla, Huberata, Baranieckiego, Ramusa, Wnuka Lipińskiego, Snerga, Żerdzińskiego, Kołodziejczaka, Podrzuckiego, Jacka Dukaja, Rafała Kosika, Zbierzchowskiego, nie Zwierzchowskiego, tylko Zbierzchowskiego, autorstwa m.in. Holokaustu F, Protasiuka, Raduchowską, Chodorowską, Cholewę, Nowaka, Przybyłka, więcej pisarzy niż sam bym wymienił. A jeszcze to jest czubek góry lodowej, bo moglibyśmy wymienić chociażby Przedksiężycowych Anny Kańto, szereg różnych powieści, także tych, które romansują z innymi nurtami i są powieściami science fantasy, jak na przykład Pan Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza. Wszyscy ci ludzie mogliby ze sobą dyskutować na łamach nie tylko niejednego z czasopism literackich, jak na przykład Czas Literatury, ale także i festiwalu Konrada, który ma dedykowane panele poświęcone właśnie dyskusjom o literaturze, w skład których oczywiście wchodzą literaturoznawcy i krytycy literaccy rekrutujący się wyłącznie z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponieważ jak wiadomo, żaden inny uniwersytet nie jest w stanie dostarczyć kompetentnych rozmówców na takie tematy, ponieważ także na żadnym innym uniwersytecie nie celebruje się aż tak takiego podziału na fantastykę i to wszystko, co fantastyką nie jest, ale o tym, jak już obiecywałem w drugiej części materiału. No i Zwierzchowski, chociaż stara się unikać tego rodzaju złośliwych uwag, do których ja byłbym bardziej skłonny, no to przyznaję wprost, że jest dość smutne to, że systemowo wyklucza się twórców fantastyki. Pisze nawet wprost, że to jest kwestia pewnego uprzedzenia, które to uprzedzenie jest właśnie właściwe organizatorom festiwali literackich w Polsce i nagród literackich, na których, jak już wiemy dzięki Indze Iwasiów, promuje się określoną literaturę. No i to promowanie, oczywiście jak zawsze, jak każda akcja marketingowa, ma wymiar finansowy. Nie jest rzeczą przypadku, że pisarze fantastyki nie są wynagradzani, nie wiem, wizytami w rezydencjach pisarskich PenClubu albo stypendiami Ministerstwa Kultury, ponieważ po prostu się nie kwalifikują, nie są w obiegu, nie dyskutuje się na ich temat, a jeśli nawet się dyskutuje, tak jak na przykład w wypadku Roberta Wegnera zaproszonego do księgarni, to stowarzyszeniem słów takich jak wypowiedziane przez Agatę Passant, że literatura fantasy uwstecznia intelektualnie. Wyobraźcie sobie, że jest zapraszany ktokolwiek inny do programu telewizyjnego, takie jak Księgarnia, pisarz w czasach, w których podobno właśnie nikt nic nie czyta, literatura umiera i trzeba krzewić miłość do sztuki pisanej, ktoś mówi, że powieści z jakiegoś nurtu uwsteczniają intelektualnie. Bo to jest przeciwskuteczna strategia. I wracając jeszcze do tekstu Zwierzchowskiego, mówi on bardzo słusznie jedną rzecz, to znaczy, że ta riposta festiwalu Konrada i jego twórców, że naszym zdaniem refleksję o tym, co może i co powinno się wydarzać w przyszłości, trzeba prowadzić również w inny sposób, za pomocą innych języków i opowieści, znakomicie kontruje zdaniem, jakbyśmy od lat takowe dyskusje prowadzili na dużych festiwalach, a rok 2021 miał być oddechem od tych wszechobecnych autorów i autorek science fiction. Na czym polega zatem problem? Główny problem, wydaje mi się, polega na tym, że fantastyka jest postrzegana od lat przez właśnie ludzi kultury jako coś, co już zostało zagospodarowane. No i nie musimy się tym przejmować, bo oni mają te swoje konwenty, tych swoich krytyków literackich, tych swoich szalonych naukowców, tych swoich ludzi, którzy się tymi rzeczami zajmują i my dzięki temu możemy się zająć tym, co lubimy najlepiej. To znaczy poklepywaniem się po ramionkach, poklepywaniem się po główkach, robieniem sobie slamu poetyckiego dla 14 osób w Centrum Kultury, na które zaprosimy naszą ciocię Urszulę na przykład i wujka Kazia, i jeszcze parę dzieci, żeby zapełnić widownię, ale nie będziemy przecież jakiegoś Andrzeja Sapkowskiego promować, bo on już jest popularny, więc nie trzeba. I największy dowcip polega na tym, że w ten sposób wpadają w taką ciekawą pętlę, to znaczy nie promujemy Andrzeja Sapkowskiego, wstrętny Andrzej Sapkowski, nie będziemy go zapraszać na żadne festiwale, ale po tym jak się zainteresuje nim CD Projekt Red i zrobi genialną grę na podstawie jego twórczości, a potem jeszcze Netflix zrobi o nim serial, to nagle nie no, Andrzej Sapkowski to nasz człowiek! My kumple byliśmy od dawna, wszyscy poloniści go czytają, w ogóle cudowna sprawa. Zobaczcie, że będzie tak za mniej więcej 10 lat z Andrzejem Sapkowskim, tak? W tej chwili jest z Radkiem Rakiem. Tylko będzie trzeba powiedzieć, że to jest realizm magiczny, albo powieść historyczna z elementami fantastyki, albo po prostu będziemy czytać Andrzeja Sapkowskiego, ale trylogię husycką, ponieważ ona faktycznie jest powieścią historyczną z elementami fantastyki. I sprawa rozwiązana, nikt nas nie oskarży już, że mamy jakieś podwójne standardy, prawda? No i teraz ta obiecana druga część vloga poświęcona temu, skąd to się bierze, jak to się stało w naszej kulturze, że doszliśmy do takiego dziwnego podziału. I to kulturze polskiej rdzennie to jest dla nas problem, to znaczy na literaturę, która nie wymaga żadnego przymiotnika i literaturę fantastyczną. No cóż, odpowiedź na to możemy znaleźć sobie na liście lektur, którą zachomikowałem jeszcze z czasów studenckich, gdy studiowałem na trzecim roku studiów bodajże, stąd 2010-2011, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedmiot, za który była i jest odpowiedzialna Katedra Krytyki Współczesnej, wtedy kierowana przez profesora Macieja Urbanowskiego, zasiadającego też w Nagrodzie Literackiej, jak żeby inaczej, Mackiewicza. No i cóż, przedmiot nosił tytuł Literatura po roku 89, więc sobie pomyślałem, no wreszcie, już koniec z tymi lamentami, pieśniami, dziadami i tak dalej, wreszcie poczytam coś współczesnego. No i pomijając już oczywiście lektury i opracowania, bo to nie jest interesujące, oczywiście od czego zaczynamy? Poezja. Umówmy się. Gdzie wszyscy czytają poezję. No więc musimy, jako przyszli poloniści, studiujący na Wydziale Polonistyki UJ, to jest swoją drogą lista lektur dla specjalności nauczycielskiej, dlatego ona jest dla nas ważna, ponieważ za pośrednictwem między innymi tego przedmiotu poloniści przyszli, zdobywają erudycję, a zatem uniwersytety i wydziały polonistyki mają bezpośredni wpływ na to, jak 90% Polaków postrzega w ogóle kulturę, bo język polski jest jedynym przedmiotem de facto w szkole, za pośrednictwem którego mówi się o kulturze polskiej. No więc kultura polska jest przepełniona poezją Barańczaka, Miłobęckiej, Miłosza, Różewicza, Różyckiego, Rymkiewicza, Somera, Sosnowskiego, Świetlickiego, Tkaczyna-Dyckiego. To oczywiście każdy zna te nazwiska. Ja nic innego nie robię, ja nie zasypiam, zanim nie przeczytam sobie przyczynku do nauki o nieistnieniu Tkaczyszyna-Dyckiego. Nie wyobrażam sobie po prostu tego, żeby, nie wiem, na przykład obejrzeć odcinek The Boys na Netflixie w zamian. Potem mamy prozę. Prozy niewiele muszą znać współcześni poloniści. Jak wiadomo, poezja jest o wiele ważniejsza, stąd też być może teraz się już dowiadujecie, dlaczego na maturze i na egzaminach i w podręcznikach dominuje poezja. Dlatego Bieńczyk, Chwiniec musi być czytany, Kapuściński, Masłowska, Myśliwski, Pilch, Stasiuk, Tokarczuk, oczywiście Tulli i Witkowski. Jest jeden Dukaj, tutaj wprawdzie, a nie na festiwalu Konrada, i wprawdzie Ksawra z Wyżyn i inne fikcje narodowe, co jest takim ładnym kluczem, słowo narodowe się pojawiło, kluczowe, ale jest też perfekcyjna niedoskonałość, więc nie będę się wyzłośliwiał, przynajmniej można przeczytać jedną powieść Jacka Dukaja na polonistyce. Ale potem mamy do wyboru. Też jest bardzo dużo poezji, bo jak wiadomo, umówmy się, że musi być wybór duży poezji w pierwszej kolejności do poczytania sobie. Ja pogrubiłem sobie na swój własny użytek Herberta, bo stwierdziłem, że to jest jedyna rzecz czytalna z tej całej listy. A potem mamy prozę. I tu się dzieje ciekawie i teraz bear with me. Anderman, Bard, Bator, Bieńkowski, Bolecka, Chwin, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Dukaj, Lud. Lud jest retellingiem lalki, więc nieprzesadnie jestem podniecony tym, że ona tutaj występuje. Filipiak, Izabela, swoją drogą też profesor Uniwersytetu, Franczak, Głowiński, profesor Uniwersytetu, Gerke, Gretkowska, Grynberg, Herling, Grudziński, Hille, Inga Iwasiów! Wybitna pisarka, nie to co taki brudny Andrzej Sapkowski, który w życiu swoim nie sprzedał żadnej książki. Ale Inga Iwasiów, co innego. Napisała, jak widać, Bambino i Ku słońcu. Oprócz tego Jagielski, Karpowicz, Konwicki, Kral, Krasiński, Kruszyński, Kuczek, Libera, Musiał, Nachacz, Odija, Odojewski, Orłoś, Rudnicki, Rudzka, Rylski, Schuty, Sienkiewicz, Skrzyposzek, Sosnowski, Stanisławska, Stasiuk, Stryjkowski, Szczepański, Szewc, Świderski. Gdzie jest Andrzej Sapkowski? Nie ma Andrzeja Sapkowskiego. Mało znaczący pisarz dla rozwoju literatury polskiej. Nie szkoda, żeby poloniści kończący UJ wiedzieli coś na temat Andrzeja Sapkowskiego. Po co? Po co mają... Pomijam już Andrzeja Sapkowskiego, bo zwróćcie uwagę na to, że tutaj nie ma także Grzędowicza, Huberata, wszystkich tych pisarzy wymienionych przez Zwierzchowskiego i naprawdę wynagradzanych i tworzących znakomitą literaturę. Nawet w którymś momencie stwierdziłem, że obliczę sobie procent pisarzy fantastycznych, który jest obecny na tej liście. Wynosi on 0,46%. Postaci jednego Jacka Dukaja, bo to jest jedno nazwisko. Jeszcze tak nawiasem mówiąc, nie pomyliliście się, nie ma tutaj Stanisława Lema. Ja wiem, że Stanisław Lem po roku 89 nie napisał zbyt wiele, ale mimo wszystko fajnie byłoby, gdyby był dostępny dla polonistów na także i tej liście postaci chociażby odniesień do niego, jakiegoś cyklu esejów na temat twórczości Lema, bo eseistyka też jest tam dostępna dalej. Krótko mówiąc, chciałem, żeby ujrzała ta lista światło dzienne, bo domyślam się, że Wydział Polonistyki UJ będzie chciał ją bardzo głęboko pogrzebać i najpewniej będzie próbował ją aktualizować, ale ja mam dowód na to u siebie na dysku jeszcze z czasów studenckich, że w 2011 roku wmawiano mi, że fantastyka nie istnieje, a ze mną wmawiano to całemu pokoleniu polonistów, którzy poszli uczyć do szkół i następnie uczyli was albo waszych kolegów, wasze koleżanki, potomstwo waszych ciotek, dziadków, może też wasze własne potomstwo, tego, że fantastyki nie ma. I później w mediach świętowali, jak szczur na otwarcie kanału, to, że o, jest Hobbit na liście lektur, no klękajcie narody. To jest mniej więcej tak, jak ja bym usunął całą poezję i powiedział, no ale przepraszam, najmocniej jest legenda o świętym Alekszym. No czego tutaj macie pretensje do mnie? I tutaj należałoby wymienić wszystkie te 50 nazwisk, które było na liście, prawda? Jak zawsze uprzedzenia skąd się biorą. Strategie wykluczenia komuś są kiedyś wpajane. Jest rzeczą bezsprzecznie przykrą i zastanawiającą oraz alarmującą, że ludzie, którzy mają na ustach gender studies, feminizm, literaturę gejowską i lesbijską, zarazem się ujmują po stronie grup wykluczonych, nie ujmują się po stronie wszystkich grup wykluczonych, czyli są niekonsekwentni w tym wymiarze. Oczywiście nie chcę tutaj porównywać, bo wiadomo, tut proporcją gardę, nie wiem, sytuacji gejów i lesbijek, czy osób trans, LGBTQ do fanów fantastyki. Come on, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że strategie wykluczania są dokładnie takie same. I tak samo jak można powiedzieć, że aha, coś jest żartem, albo coś jest nieznaczące, albo coś jest błahe, tak samo można powiedzieć o tej sytuacji, że aha, kto by się tym przejmował. No ale zobaczcie, że to ma realne skutki polityczne i ekonomiczne. Na przykład jakiś pisarz, który odnosi sukcesy, nie dostanie wsparcia z Ministerstwa Kultury i nie będzie mógł na przykład mieć jakiegoś dobrego debiutu, który byłby w odróżnieniu od tych wszystkich poezji dotowanych z opłaty reprograficznej, o którą się wszyscy tak walczą, i wszelkiego innych dzieł kultury, nazwijmy to w dużym cudzysłowie wysokiej, jego tekst by się sprzedawał, prawda? By osiągał jakiś sukces, docierał do ludzi, zmieniał świat i rzeczywistość. Ale nie. Nagrody literackie nie mają wynagradzać wysiłku twórcy. Mają promować twórców, którzy podjęli wysiłek napisania 20-stronicowego tomiku poezji. I później jeszcze mieli czelność na podstawie tego upominać się o jakiekolwiek świadczenia ze strony państwa. Poloniści są odpowiedzialni za stan kultury w Polsce. Jeśli ktoś w Polsce nie czyta, to nie czyta nie z uwagi na Netflixa, gry wideo, komiksy, mangę i anime, albo teledyski na MTV, tylko nie czyta z uwagi na to, że ktoś go systemowo zniechęcił do tego, bo naprawdę nie tknąłbym literatury kijem przez folię, gdyby ktoś pierwszą książkę do przeczytania, jaką mi dał na przykład, no nie wiem, Dzieci z Bulerbyn, albo Sienkiewicza, albo coś w tym rodzaju, nie pamiętam, co się czyta i bardzo mi z tym dobrze. Ja pierwszą swoją książkę, jaką przeczytałem w życiu, wybrałem sam. I to był Mio Astrid Lindgren, który był na półce. Miałem to szczęście, że w domu rodzinnym był regał, była biblioteka, mogłem podejść do półki, wyjąć książkę, która mnie interesowała. Ale ludzie, którzy nie mieli takiego przywileju i nie mieli na to szansy, potencjalnie mogą zniechęcić się na zawsze do literatury właśnie dlatego, że jakiś bubek jeden z drugim ma kompleksy i ma potrzebę podbijania bębenka swoim kumplom poetom na slamach poetyckich z 14 osobami, albo ma potrzebę zrobienia dobrze wydawnictwu, które wydaje 2 książki rocznie, ale przypadkowo oczywiście jest prowadzone przez absolwenta naszego wydziału. I w związku z powyższym trzeba wypromować takie wydawnictwo, które wydaje wartościową literaturę, a nie taką, którą ludzie czytają i kupują. Bezpośrednią przyczyną tego, krótko mówiąc, stanu rzeczy, jaki mamy w Polsce, jeśli rzeczywiście jest prawdą, że ludzie nie czytają, bo nie dowierzam tym statystykom, z bardzo prostego powodu są e-booki, a ludzie e-booki piracą, to za ten stan rzeczy odpowiedzialni są ludzie, którzy zniechęcają do czytania, nie ci ludzie, którzy tworzą interesujące, a niekiedy i bardziej interesujące alternatywy. Bo naprawdę, jeżeli mam porównać ze sobą powieść Skutego, którą podobno powinien znać każdy polonista, oraz The Boys, to przepraszam, ale będę za każdym razem wybierał The Boys, który jest znakomitym serialem. I problem polega na tym, że festiwale literackie, wydawnictwa, spotkania kulturalne, mikroakcje tworzone przez rozmaite instytucje kultury, stan posiadania bibliotek i kursy polonistyk, jak również oczywiście edukacja szkolna, one wszystkie kontrybuują do tego stanu rzeczy. Wytwarzają alternatywną rzeczywistość, w której nie funkcjonuje pewien wycinek kultury. I doprowadzają do absurdu, który jest nieznany innym dyscyplinom nauki, innym dziedzinom nauki, to znaczy niehumanistycznym. Doprowadzało do sytuacji, w której opis rzeczywistości jest niekompletny, a jest jednak sprzedawany jako kompletny. A wiecie, jak się nazywa taki proces? Nazywa się ideologią. Tak postępują ideologowie. Sprzedają wam obraz rzeczywistości, który jest niekompletny. Manipulują wami i tworzą iluzję świata, którego nie ma. Ja to przeżyłem i przez to przeszedłem jako człowiek kochający literaturę, który rozpoczął swoją przygodę od fantastyki, która to przygoda dalej trwa. I we mnie to nie zostało zdławione, ponieważ obok tych wszystkich list lektur, przez które musiałem przejść, cały czas czytałem fantastykę, słuchałem materiałów poświęconych fantastyce, rozmawiałem z fanami fantastyki. Słuchałem nawet muzyki do filmów fantastycznych i grałem oczywiście w gry fantastyczne, więc ten nurt mnie w żaden sposób nigdy nie opuścił. Więc jedyne, co mogę zrobić, żeby spróbować przynajmniej skończyć na pozytywnej nucie ten odcinek dla każdego coś przykrego, to doradzić dokładnie to samo. To znaczy po prostu nie przejmujcie się tym dyskursem, ale równocześnie piętnujcie go i sprawdzajcie ludzi, którzy robią tego rodzaju inicjatywy, dlaczego nie zapraszają pisarzy fantastyki albo pisarzy popularnych, zwłaszcza jeśli chcemy rzeczywiście promować kulturę w Polsce, bo nie oszukujmy się, zaproszenie Andrzeja Sapkowskiego na festiwal Konrada albo Jacka Dukaja sprawiłoby, że ludzi pojawiłoby się 300% więcej. Tylko że ludziom, którzy krzewią w Polsce kulturę, nie zależy na tym, żeby pojawiali się tam ludzie. Nie zależy na tym, żeby pojawiali się tam ludzie zainteresowani kulturą. Nie zależy im na tym, żeby tam się pojawiali ludzie, którzy są pasjonatami wreszcie. Mają to w dupie, aż po dwunastnicę. Im zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby tworzyć ten nimb prestiżu, w którym to nimbie będą się mogli kąpać, bo jak wiadomo w kąpieliskach najlepiej leczy się nie tylko hemoroidy, ale także i kompleksy. Do następnego!